naszawyspa.com. Witam serdecznie, Tomasz Pedowicz, Nasza Wyspa. Monika Dymecka, organizator targów medycyny naturalnej, kosmetyki i urody i zdrowia. I Anna Maria Różańska, promotor zdrowia. Super. Spotkaliśmy się dzisiaj po to, aby promować jutrzejszy event, jaki to jest. A zanim to powiesz, to bardzo cię proszę, powiedz troszeczkę o sobie, dobrze? No właśnie, proszę państwa, prawdę mówiąc, pomysł tych targów właśnie pochodzi, prawdę mówiąc, z Londynu, dlatego że bardzo dawno, już nie wstydzę się przyznać, ile byłam w Londynie i właśnie na wspaniałych targach poświęconych medycynie naturalnej, ezoteryce, wszystkim sprawom takim z innego wymiaru. Przeniosłam tą ideę do Polski. Od 18 lat robię w Gdańsku takie targi poświęcone właśnie tym tematom, a teraz moi wystawcy, którzy przyjeżdżają z Londynu do mnie na targi do Gdańska, zapragnęli: Moniko, zrób takie coś dla Polonii w Londynie. No i właśnie trzecia edycja, już proszę państwa, sobota, niedziela, 19-20 września w Posku. Bardzo, bardzo serdecznie państwa zapraszamy, żebyście państwo nas odwiedzili, polubili i zawsze do nas przychodzili na wszystkie nasze następne, mam nadzieję, edycje. Niesamowita odpowiedź, bo chciałem jeszcze tutaj trzy pytania zadać, natomiast już odpowiedziałaś na te trzy pytania. Nie, jeszcze nie. Mamy masę atrakcji. Dobrze. Jedną z takich atrakcji jest właśnie nasza Maria, która jest naszym stałym praktycznie uczestnikiem naszej już trzeciej edycji i która jest niesamowicie zaangażowana w nasze targi. Bardzo chciałam jej za to podziękować. I Aniu, opowiedz teraz, Anna Maria, opowiedz, co fascynuje cię w tych... Jakie mamy atrakcje? Jakich mamy gwoździe programu? Uczestniczysz w nich. Okej, co mnie przyciągnęło do tych targów? Przede wszystkim dobra energia. Ludzie, którzy robią wszystko, żeby żyło nam się zdrowiej, lepiej, żebyśmy byli piękniejsi, bo nie zapominajmy, będą tu specjaliści też od naszej strony duchowej, będą ludzie od wizażu, od pielęgnacji urody, co jest też bardzo ważne w życiu, prawda? I też ludzie, którzy się skupią na naszym zdrowiu, czyli specjaliści od suplementacji, ludzie, którzy nas przebadają i powiedzą, co możemy w naszym życiu ulepszyć, na przykład w diecie, żeby... Co masz na myśli w takim razie przebadają? No bo przebadają tak, jak sobie normalnie idziemy, to mamy jakieś tam inne wyobrażenie tego, a jeżeli uderzymy do ludzi, którzy jakoś tam są związani z ezoteryką i tak dalej, no to rozumieją to, a na przykład, którzy nie są, co to znaczy przebadają? To znaczy, wiemy różne formy, będą bioenergoterapeuci, prawda? Będą ludzie, którzy skanują wręcz wzrokiem, czy skanują naszą energię, ale będą też specjaliści, diagności, którzy będą mieli sprzęt, na przykład na stoisku Starlife zaproszymy na skan organizmu urządzeniem diagnostycznym HBS, który w krótkim czasie skanuje nasz organizm i pokazuje, jak nasze narządy wewnętrzne funkcjonują, pokazuje niedobory i nadmiary w organizmie i bardzo polecam. I tak się teraz w obecnych czasach zdarzyło, że nauka odebrała, można powiedzieć, to, co kiedyś mieli ludzie jako dar i bardzo często już to, co robili kiedyś bioterapeuci, energoterapeuci, naturoterapeuci, czyli odczuwali energię, prawda, człowieka i odszukiwali miejsca, gdzie znajdowały się blokady i najrozmaitsze. Zatraciliśmy to energii, po prostu. Jakieś. To teraz naukowcy opracowali najrozmaitsze programy komputerowe, które właśnie odszukują dokładnie te same miejsca, gdzie następują blokady. Czyli można powiedzieć, warto nawet czasem iść do na przykład naszego bioterapeuty, sprawdzić, prawda, co on powie i na przykład przebadać się na aparaturze, prawda, i porównać to. Muszę państwu powiedzieć, że 99% są te same wskazania, więc myślę, że już nie potrzeba nic więcej. Nie potrzeba, znaczy nie, bioterapeuci to są tacy ludzie, którzy usuwają te blokady i to jest bardzo ważne. I tak poważnie mówiąc, można się przebadać i zdiagnozować na aparaturze, ale później te zaburzenia energetyczne, te blokady, ktoś musi usunąć. I to jest właśnie ta druga część bioterapii, która jeszcze została bioterapeutą na wspaniale, oprócz diagnozy. Wspaniale. No dobrze, no to w takim razie zapraszamy wszystkich serdecznie. Ja mam jeszcze jedną atrakcję, mogę? Bardzo proszę.
Proszę Państwa, udało mi się sprowadzić z Florydy niesamowitego człowieka, gdzie zobaczą Państwo rzeczywiście czary, dlatego że przy stosowaniu jego preparatu giną zmarszczki. To z zegarkiem w ręku przez półtora minuty. To wcześniej było właśnie mówisz. No, dla kobiet, ale możemy to wszystko zobaczyć, tak? Także zobaczymy. To są takie nowoczesne, można powiedzieć, czary, które można obserwować zegarkiem w ręku. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Od 10 do 19, sobota, niedziela, POSK. I mam nadzieję, że się wszyscy spotkamy. Super, wspaniale. Nasza wyspa. Dziękujemy. Dziękujemy, zapraszamy.